Tam tego nie chodzi. Do łazienki służą, jak wiadomo, do tego, żeby wejść do łazienki oraz żeby wyjść z łazienki. Ale Przemysław Cwynar z Albigowej na Podkarpaciu uparł się, że drzwi od łazienki mogą stać się tratwą. No i tak jak kiedyś pan Maluśkiewicz szukał wieloryba płynąc łupinką od orzecha, tak pan Przemysław szuka przygód podróżując tratwą, która była drzwiami od łazienki. Podróż za jeden uśmiech i z przygodami. Pierwszą tratwę skonfiskowali mu ukraińscy celnicy. Pan Przemek wrócił do Polski, załatwił pozwolenia, zbudował nową tratwę, także ze starych drzwi, i dopłynął do Morza Czarnego. Kiedy dopłynąłem do morza, powiedziałem sobie, że już więcej nie płynę, ale odpocząłem teraz i dalej sobie coś tam w głowie siedzi, że kolejną podróż już planuję. Podczas 700-kilometrowej wyprawy prowadził dziennik i umilał sobie czas grą na flecie. Tak mu się jakoś zgrało. Lubię, gdy puste mam kieszenie i nie mam żadnych ważnych spraw. Gdy nikt nie mówi, tak nie wolno i robią ze mnie symbol zła. Lubię odskoczyć gdzieś w nieznane, tak bez powodu i bez celu. Skupić się w wielkim, szarym tłumie, wśród jednakowych twarzy wielu. To jest to, to mój świat. To jest to, to mój świat. Lubię, gdy moi starzy kumple, gdy znów zobaczą mnie po latach, od razu patrzą na mój wygląd i wciąż mnie mają za wariata. Lubię, gdy wzniosłe masz zamiary, kierujesz mnie na drogę cnoty i marszczysz czoło, gdy w nagrodę słyszysz mój zdrowy śmiech idioty. To jest to, to mój